jestem wykończona. Och, już popołudnie, a ja cały czas muszę się zajmować tymi bobośmieszkami. Och, bobasy nie dają mi spokoju. Niby takie urocze i uśmiechnięte, ale jak zaczną płakać, ojejku, to czasami nie wiem, jak je uspokoić. No mówię wam, wydają takie głośne dźwięki, jakby wyła syrena. O rany, aż uszy mnie bolą. O, coś mi się wydaje, że zaraz mój bobas, o właśnie, zacznie płakać. Słyszycie? Och tak, domaga się opieki, zabawy. O rany, kompletnie zapomniałam ją nakarmić. A, to stąd ten płacz. Nie no, jestem już taka przemęczona, że sama nie wiem, co robić. No już, już, spokojnie. Już się tobą zajmuję. O, znowu płaczę. Na szczęście mam różową buteleczkę. Proszę. O, jak słodko piję. Jak słychać, jak mlaszczę. Kochota. Dobra, poczekamy jeszcze chwilkę, aby cała zawartość buteleczki została wypita. O, odbiło się. I teraz możemy włożyć ją do kołyski. O nie, nie płacz. O, chodź. Zrobimy ci namiot z kocyka. Może teraz się trochę uspokoi. O, na główkę, hops. Zabaweczki do środka. O, i maluszek się uspokoił. O, ojejku. No nie, teraz jej brat zaczyna płakać. O, głowa mi już pęka i już do ciebie pędzę. O, może ty też jesteś głodny? Już, już jestem obok ciebie. Niczego się nie bój. O, na co masz ochotę? Co teraz sobie zjemy? Czy ty też chcesz całą buteleczkę mleka? O, słyszę, że twoja siostra jest zadowolona, śmieje się. To tobie też zaraz się poprawi humor. Pochodka. Butelka pełna mleka to jest to, co małe bobaski uwielbiają najbardziej. Och, jeszcze chwilę. O, odbiło się. O, ale jeszcze trochę zostało, to proszę. Pychota. I ty również lądujesz tutaj w środku. Oj nie, płacz, nie płacz. Wszystko będzie w porządku. Masz do rączki grzechotkę. O, i bobasek się uspokoił. O, moja głowa już mi pęka. Sama już nie wiem, czy te bobasy naprawdę płaczą, czy to po prostu dźwięki w mojej głowie. Pomocy! Chodzę już na paluszkach, tak, aby ich nie zbudzić. Po cichutku, powolutku. O rany, no, ja już sama nie daję rady. Przydałaby mi się jakaś magiczna moc. Albo pomoc jakiejś tajemniczej wróżki. No, szkoda, że tylko w bajkach takie występują. Halo, 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 halo. Czy ktoś wzywał na pomoc dobrą wróżkę? Służę swoją pomocą. Przybywam z dalekiej, baśniowej krainy. Halo! Czy to wy, bobaski, chciałyście mojej pomocy? No dalej uśmiechnijcie się. To ja, dobra wróżka. Nie zrobię wam żadnej krzywdy. A co to za głosy? Co to za dźwięki? Przecież te bobasy jeszcze nie potrafią mówić. O rany, czy one włączyły sobie telewizor? O nie, na to nie pozwalam. Co tu się dzieje? Stop! Kim pani jest? Jak pani się tutaj dostała? O, witaj młoda damo. Ty zapewne jesteś skiper. A skąd ty niby mnie znasz? Powiedziały mi
to te dwa bubasy. Mówią, że bardzo, bardzo Cię kochają. No i że jesteś ich ulubioną opiekunką. I że masz na imię Skipper. Ta, jasne. Bubasy Ci to powiedziały. Pewnie ich mama Ci o wszystkim powiedziała, a Ty przyszłaś na przeszpiegi. Sprawdzać, czy się dobrze nimi zajmuje. Otóż tak, chociaż czasami bywa to trudne, czasami boli mnie głowa, ale bardzo je kocham. I za nic w świecie nie oddam opieki innej opiekunce, więc możesz stąd iść. Ależ kochana, ja nie jestem opiekunką. Jestem dobrą wróżką, którą sama chciałaś, żeby tutaj była. Prosiłaś o to. Co prawda nie do końca w to wierzyłaś, ale Twoja prośba została wysłuchana. A to, że rozumiem mowę bobasów, to właśnie zasługa tego, że jestem magiczną wróżką. Ja chyba zaraz zemdleję. O, zaczyna mi się robić słabo i kręcić w głowie, bo ja chyba jestem zbyt przemęczona, bo ja widzę prawdziwą wróżkę. Tak, niczego się nie bój. Zobacz, dzięki mojej obecności bobasy się uspokoiły. A Ty masz teraz chwilę odpoczynku. Niczym się nie przejmuj. Ale nie masz się do nich zbliżać. To ja jestem ich opiekunką. Ależ oczywiście, Skipper. I ja nie będę ich opiekunką. Ja tylko chciałam Tobie pomóc. No zobacz, jak bobasy się uśmiechają. Jakie są radosne. Ojej, no muszę przyznać, że jest w tym coś magicznego. Dzieciaki spokojne, uśmiechnięte, w ogóle nie płaczą. Faktycznie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Och, wypraszam sobie, ja nie używam różdżki. Nie potrzebuję takich gadżetów. Och, nigdy mi się nie podobały różdżki. Ja, gdy rzucam zaklęcie, to wystarczą tylko moje słowa i mały ruch ręki. Żadnych tam różdżek. No dobrze, dobra wróżko, no chyba nie przystoję, żebyś się tak obrażała. Wcale nie miałam tego na myśli. Zobacz tylko, chodź obok mnie. Bobasy uwielbiają, gdy wyciągam je z kołyski. Mogą się wtedy ze mną pobawić. Och, są bardzo szczęśliwe. Niestety, nie mogę dołączyć do tej Waszej uroczej zabawy. Muszę już uciekać. Nie tylko Ty potrzebujesz mojej pomocy. Akurat Twoją prośbę słyszałam najgłośniej, ale teraz wiem, że ktoś inny nie wierzy w bajkowe wróżki, więc muszę jemu pomóc. Tak więc znikam i do zobaczenia innym razem. No nie, znowu zostałam sama? O rany, chyba się już nie nadaję do tej pracy. Chyba Skipper opiekunka skończy swoją karierę. No chyba, że Wy bobasy będziecie teraz grzeczne i powolutku pozwolicie się odłożyć do swoich kołysek, bo niedługo przyjdzie Wasza mama. I tatuś wróci z pracy i starsze rodzeństwo, które będzie chciało się z Wami pobawić. Dziwne. Bardzo dziwne. Bo zawsze, gdy odkładałam je do kołyski, to były krzyki, płacze. No bo wiecie, chciały się dłużej bawić ze mną. A teraz? Czy myślicie, że to sprawa tej dobrej wróżki? Czy ona rzuciła zaklęcie, magiczne czary na te słodkie bobośmieszki? Ojej, wolałabym, żeby tak było, bo w przeciwnym wypadku wyglądałoby to tak, jakbym zbzikowała. Bo przecież kto z Was kiedykolwiek na żywo widział prawdziwą wróżkę? Specjalistkę od małych bobasów!